Hej, ja jestem Galdamir. Witam Was bardzo serdecznie w materiale z gry Norfgard. Norfgard jest to gra, w której pod kontrolę oddany nam zostanie klan wikingów i mamy generalnie na nowej wyspie osiedlić się i tą kolonię rozwinąć. Wikingowie, jak wiadomo, napadali na różnych, no powiedzmy sobie szczerze, bogu ducha winnych ludzi, których chcieli złupić, ograbić, ale też potem z czasem osiedlać się w różnych miejscach, by no, rozwijać tą swoją kulturę. Wikingowie to generalnie temat, który jest takim moim konikiem. To znaczy, ja bardzo lubię wikingów, wszystko co się z nimi gdzieś tam wiąże. Chociaż gra typu Norfgard dużo bardziej uderzyła w moje drzwi niż na przykład For Honor, gdzie walczymy wikingiem. Mnie kusi wszystko to, co z kulturą i rozwojem wikingów związane, więc po tą grę sięgałem trochę jak po wisienkę na torcie i oczekiwałem jej bardzo mocno, choć jest to kolejna gra w Early Accessie. Warto o tym wiedzieć. Jeśli chodzi o typ gry, to mamy tutaj do czynienia z strategią czasu rzeczywistego, czyli RTS-em, tak? Która to gra jest dalekim krewnym Settlersa. Settlers to, dla tych, którzy nie wiedzą, gra, która ma już swoje lata, gdzieś tam w latach no, 90-95, nie wiem kiedy dokładnie pierwszy Settlers się pojawił. W każdym razie, no lata 90, krótko mówiąc. Tak myślę, może wcześniej. Kurczę, tego nie wiem, słuchajcie. Nieważne, gdzieś w 98 roku to była apogeum tej gry, taka szczytowa forma, bo to było Settlers, wówczas został wydany Settlers 3 i jest to jedna, no w mojej ocenie jest to jedna z najlepszych gier z tej serii, która miała najwięcej tych elementów, które chciałbym zobaczyć w jakiejś innej grze. Ale o tym za chwilę. Wróćmy do Norfgard. Tak jak mówiłem, daleki krewny Settlersa. To co robimy w grze? Otrzymujemy jakiś klan pod władanie, wybieramy go sobie i dostajemy jakiś kawałek terenu na nowej wysepce, który mamy zasiedlić. Dostajemy Town Hall, czyli ratusz. Ratusz, który odpowiada za dostarczanie nam nowych mieszkańców. Wtedy, kiedy warunki są sprzyjające, czyli kiedy zadowolenie ludzi jest wysokie, kiedy mamy miejsce w domach, by tych mieszkańców pomieścić. Mamy więc ten ratusz, mamy domy, mamy drwala, który dostarcza nam zasoby, by kolejne budynki wznosić. Mamy, nie wiem, farmę, by rozwijać, by zapewniać sobie jedzenie, czy tam rybaka. Mamy skauta, który odkrywa nam nowe tereny, które początkowo okryte są taką mgłą wojny, tak? Fog of War. Czyli nie widzimy pewnych terenów, które nas otaczają. Musi nasz skaut je jakby zbadać i przedstawić nam, co się tam znajduje. Pokrótce tyle. Aha, mamy jeszcze wojowników. Wojowników, którzy walczą oczywiście o lepsze jutro naszego klanu. I pokrótce tyle. Tak wygląda sam core gry, ten rdzeń. O to chodzi. O to chodzi, żeby tą wyspę zająć. Celem jest oczywiście zwycięstwo, ale możemy je osiągnąć, jak rozumiem, w różny sposób. Możemy zlikwidować naszych rywali, którzy w danym momencie są na tym samym terenie, na którym my jesteśmy. To są inne klany wikingów, tak? Na razie nie widziałem żadnego innego zorganizowanego przeciwnika. No i cóż, dostajemy ten teren. Na tym terenie możemy postawić, co ciekawe, ciekawe lub nieciekawe, konkretną ilość budynków. Czyli na przykład na startowym terenie może stać 5 budynków. Na kolejnym odkrytym 3, 2, różnie. Chyba większego niż 3. Do tej pory nie widziałem. Mam już około 3 godzin rozgrywki za sobą i nie widziałem terenu, który byłby większy. Więc mamy pewne ograniczenia. To powoduje, że kiedy na przykład występuje gdzieś kamień, to my tam postawimy kamieniarza, a potem będziemy musieli go zlikwidować, żeby postawić inny budynek, który na przykład będzie, nie wiem, wieżą strażniczą, bo to będzie na jakiś czas, że tak powiem, granica naszego imperium i będziemy chcieli naszego klanu, imperium, co to jeszcze ja mówię, no,
nasz klan ma pewien teren i ten teren chcemy obronić, w związku z tym stawiamy różne budynki ku temu, więc niektóre budynki burzymy, inne musimy postawić w to miejsce, no bo ograniczenia są. Można te ograniczenia nieco minąć, ponieważ występuje taki element w drzewku technologicznym, który możemy, dzięki którym możemy zwiększyć jakby pojemność tych terytoriów, które już zajęliśmy. No właśnie, drzewko technologiczne. To jest rzecz, której w Settlersach, no przynajmniej w trójce, na pewno nie było. Nie wiem, czy w siódemce, czy tam kolejnych wersjach gry takie elementy były, natomiast rozwijamy się w pewnych elementach, chcemy, żeby silniejsi byli wojownicy, albo żeby, nie wiem, więcej zbierali nasi drwale i tak dalej, w zależności od klanu, jakim gramy, mamy różne bonusy już na początku gry. Na przykład klan, którym no, najwięcej do tej pory grałem, to były powiedzmy owieczki, tak? Owieczki były naszym bonusem, to znaczy mogłem dzięki władaniu tym właśnie klanem budować zagrody dla owieczek i sobie dzięki temu zapewniać trochę jedzenia. Nie wiem, jak to do końca działa, bo te owieczki nigdy nie giną, one tam są. Trochę to dziwne, no ale tak jest. Takie uproszczenie, powiedzmy, zastosowano. Mamy więc taki klan, mamy klan, który chyba wilka, który specjalizuje się w wojnie i w walce, tam są różne bonusy do walki. I mamy klan, jeszcze jeden, chyba chodzi o Renifera, tak mi się wydaje, że to ma być Renifer. I tam mamy taki bardziej ustabilizowany tryb, ponieważ dostajemy na początek pewne zasoby, które możemy lepiej wykorzystać, czy lepiej dzięki temu wystartować. No i cóż, pokrótce to tyle, bo gra na razie ma gameplayu na jakieś 2, może 3 godziny ciągiem. Najpewniej przegracie pierwsze swoje pojedynki i to może być z różnych względów. Możecie być niezłymi strategami, ale na początek dostajemy pewien teren, który jest bardzo losowy. Możemy mieć taki teren, gdzie dookoła będzie jeden dodatkowy obszar, który możemy dość łatwo zająć, a pozostałe będą chronione przez olbrzymy, przez wilki, przez jakichś nieumarłych, nie mamy wody, nie wiem, nie mamy gdzie postawić rybaka, więc nie będzie z tej strony jedzenia, z tego jakby, z tej gałęzi przemysłu, nie będziemy mogli sobie dostarczyć tego jedzenia, nie będzie miejsca na farmę, bo na farmę potrzebne jest miejsce specjalne, przewidziany kwadracik lub prostokącik, nie wiem dokładnie co to jest, terenu, na którym możemy taką rzecz jak farmę postawić. Może traficie na zwierzynę łowną, może nie traficie na nic z tych wymienionych 3 rzeczy, czy 4 i w ogóle nie będziecie mieli dostępu do jedzenia. No więc wasz klan musi prędzej czy później upaść. Jeśli wystartujecie tym klanem, o którym mówiłem, który ma właśnie zagrody i owieczki, no to będziecie mieli 2 owieczki, ale to też wiele jedzenia nie przyniesie. Ci robotnicy, mieszkańcy, którzy nie są zatrudnieni do żadnej konkretnej pracy, bo przydzielamy ich do różnych funkcji, ktoś staje się drwalem, ktoś wojownikiem, ktoś, nie wiem, rybakiem. Ci, którzy nie mają funkcji, chodzą po lasach, po terenie, który do nas przynależy i, nie wiem, zbierają jagody i jakieś tam inne rzeczy, dary lasu, że tak powiem. No i oni zapewniają jakieś tam jedzenie. Ale w grze, co super i co oceniam bardzo pozytywnie, przychodzi kiedyś zima. Przychodzi pora roku, która niszczy nam część planów, bo nie daje nam możliwości zbierania z pól. To, co przynoszą wieśniacy czy mieszkańcy z lasu, też nie jest wystarczające. No i robi się ciężko. Może przyjść burza, może przyjść zamieć, może przyjść trzęsienie ziemi, może nam to zlikwidować połowę zasobów, mogą przyjść szczury, które zjedzą nasze zapasy. Różne tego typu akcje. Gra naprawdę do tego momentu zapowiada się świetnie, choć gameplay jest krótki, no bo potrzebna jest kampania, potrzebni są może inni przeciwnicy. Powiedziałem na początku, że to jest daleki krewny Settlersa. Przepraszam twórców Settlersa za takie zestawienie, ale to jest gra, która przychodzi sama jakby na myśl, kiedy się widzi Normgard. No i przechodzimy do tej trudnej części, tej, powiedzmy, recenzji, tych pierwszych wrażeń. Bo docieramy do momentu, w którym ja muszę tą grę rzetelnie ocenić. I powiedzieć wam szczerze, że ta gra obok Settlersa nie leżała. Ona nie zasługuje na to, żeby być wymieniana jako
krewny, czy prawnuk, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, jako element drzewka genealogicznego tej gry. Bo to jest słaba gra, po prostu. Powiedzmy sobie szczerze i ujmijmy to bardzo czytelnie i jasno. Na marzec 2017 roku to jest słaby tytuł. On nie rokuje dobrze. Ma za mało jednostek, za mało budynków. Ja wiem, że to jest wczesny dostęp, ja wiem, że to jest early access i ja nie żałuję tego zakupu. Żebyśmy mieli jakby jasność. Ja tą grę otrzymałem, ale bardzo chciałem ją dostać. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ale nie dostałem ją od... Żeby nie było, nie dostałem ją od twórców, nie, nic takiego. Po prostu znajomy mi ją zakupił w prezencie. Bardzo mu za to dziękuję, bo jest to jakby odpowiedź na moją potrzebę, którą to potrzebą było posiadanie tej gry. Ale to nie jest dobry tytuł. To jakby jedno z drugim nie współgra, rozumiecie? Minęło od Settlersa trójki sporo czasu, bo 98 rok, mamy 2017, czyli 19 lat, tak? Dobrze liczę? Dobrze liczę. 19 kurde lat, podczas których ja nie jestem w stanie wymienić gry, która była tak dobra jak Settlers trójka, albo mogłaby się z nią mierzyć. Wiecie, to nie jest paradoks i problem, który mamy w MMO, gdzie pojawiają się gry, które są niezłe, ale nie dorównują World of Warcraft. To już nie jest ta sytuacja. Zresztą, jeśli chodzi o WoWa i gry MMO, wiecie, że mam, jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to wiecie, że mam swoje zdanie na ten temat i są konkurenci tej gry, których można choćby pod pewnymi względami porównywać. A Norwgarda nie można porównywać. To po prostu nie przystoi, żeby tą grę porównywać do Settlersa, ale nie da się tego zrobić inaczej, bo nie ma innej gry tego typu. Ja nie wiem, czemu tak jest. Czy my jesteśmy, nie wiem, czy jest jakiś kłopot z tymi grami, czy jest z nami problem, czy to jest zaczarowany tytuł, czy zaczarowana nisza, czy branża, nie, branża nie, zaczarowany rodzaj gier. Ja nie wiem. Może jakaś czarna magia. Nie mam pojęcia, ale ja nie znajduję logicznego wyjaśnienia, dla którego jest tak, że przez tyle lat nie mamy gry, która mogłaby z Settlersem konkurować i byśmy mogli powiedzieć, to jest następca tej gry. Bo Settlers, no trójka, to jest jednak nie ta grafika, nie ten system. Ale na Boga, w Settlersie, jeśli nie wiecie, mieliście na przykład pole, z którego trzeba było dostarczyć zbiory do młyna, który to przerabiał ją na mąkę, a potem do piekarni, która dopiero robiła chleb. I to dopiero nasi mieszkańcy jedli. W Norwgard zbieramy zboże i je jemy. Polujemy na zwierzynę i ją zjadamy. Nie wiem, czy ją pieczemy po drodze. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, no to może dlatego moi mieszkańcy czasami umierają i giną w niewyjaśnionych dość okolicznościach. Nie, żartuję oczywiście, bo to nie jest Banished, ani tego rodzaju gra, ale kurczę, no jakiś łańcuch technologiczny powinien być. To było to, co stało u podstaw sukcesu Settlersa. Okej, może ta armia była taka średnia, może się nią średnio dowodziło, ale tu szału też nie ma. Nie, już nie będę mówił o tym, że tam zaznaczenie czasami nie działa i nie zaznacza nam wcale tego, czego chcemy. Mało ważne. Mało ważne. Ja, tak jak wam powiedziałem, kocham Wikingów. Uwielbiam wszystko, co z nimi związane. I bardzo bym chętnie zebrał wszystkie gry, które o Wikingach mówią i pokazał wam te, które są dobre, ale ta niewątpliwie dobra nie jest. Wielu ludzi, którzy sięgnęłoby po nią, pewnie nie zwróciłoby specjalnie uwagi, że to akurat Wikingowie, bo to jakby niespecjalnie ma znaczenie. Mogłoby nie mieć, albo mogłoby mieć. Tu aż się prosi o to, żeby miało. Wikingowie, jeśli nie wiecie, no, najeżdżali różne ludy Europy, tak, różne terytoria. Tak jak powiedziałem na początku, łupili je, grabili, tak, zabierali to, co cenne i wracali do siebie. Oni nie dbali o to, żeby tu mieć to, tu mieć tamto. Oni potrzebowali drwala po to, żeby im statki zbudował albo domy, tak? Oni potrzebowali zwierzynę po to, żeby ją zjeść. Prosta sprawa, okej. Ale oni łupili sąsiadów, z tego żyli. W dużej mierze. Oczywiście potem przechodzenie na chrześcijaństwo i w ogóle zanikanie, końcówka epoki Wikingów, ja to wszystko rozumiem. Ale tu dbamy tylko o to, co mamy na naszym terytorium i jak je rozwiniemy.
No ja uważam, że to w niewłaściwą stronę zmierzyło. Mało tego, bo budujemy sobie stocznię. Tu byłem trochę zdziwiony, że jest tylko jeden budynek jakby odpowiadający za takie morskie klimaty wikingów. Budujemy go na brzegu, pojawia się nam stateczek, na który możemy załadować chyba dwóch żeglarzy. No dobra, to jest uproszczenie, wiem. I oni płyną na jakieś misje, napady, najazdy, na które je wysyłamy i znikają w mgle wojny. I wracają z łupami. Wypływają i wracają. Ja nie wiem, może powinienem minutę ciszy zarządzić teraz, bo to po prostu jest ubicie wikingów na miejscu. Może niech od razu przejdą na chrześcijaństwo, jeśli mamy do czynienia z taką epoką i z momentem kresu wikingów. No ja mam takie poczucie. Ja nie wiem, ja bym się twórców chętnie zapytał, co oni mieli na myśli, tak upraszczając jakby morski aspekt tej gry, który dało się rozwinąć. Tym statkiem można by było podróżować, chociażby. Już nie mówię o atakach ze statków, walkach morskich i tak dalej, bo to w ogóle nieogarnięta przez twórców nisza? Nie wiem, nie nisza, nie źle mówię. Nieogarnięte skrzydło, które dało się wykorzystać, z którego się dało zrobić grę. No to jest dla mnie po prostu porażające. Ja jestem tym zawiedziony. Jest mi przy tym wstyd, że mówię o grze, która jest następcą, znowu to powiem, jakimś tam dalekim krewnym Settlersa, chociaż wydaje mi się, że to jest zbyt daleko posunięte porównanie, ale no nie nadaje się. Po prostu się nie nadaje. Prostota tej gry sprawia, że po prostu, prostota sprawia, że szybko się nią znudzicie. Ja nie mogę wam polecić tego zakupu z czystym sumieniem. Mogę wam powiedzieć tak, jeżeli lubicie wikingów, jeżeli jakoś ich tam cenicie, możecie spróbować i zagrać. Ale może jeszcze nie w tym momencie, dajcie tej grze czas, może ona się będzie rozwijać, ja będę bacznie się jej przyglądał i postaram się wam powiedzieć, jeżeli zmiany będą pozytywne. Zerknę sobie tylko na listę, żeby sprawdzić, czy powiedziałem wam o wszystkim, co chciałem. Chyba tak. Na plus na pewno rozwój klanów, na pewno zmieniająca się pogoda, tak jak mówiłem. Na pewno pojawiające się trudności typu trzęsienia ziemi, czy tam te szczury, które nam zjadają zapasy. No niestety na minus najazdy, łupy, te określenia ilości budynków, które wchodzą na dany teren, no ja osobiście nie do końca. Nie do końca mi się to podoba. Choć oczywiście, gdyby na danym terenie nie występował kamień, to trudno by go było mi wydobywać, ja rozumiem. Ale jeśli on tam jest, to ja powinienem móc postawić dwie kopalnie albo trzy, które go wydobywają przez jakiś tam czas. Tu trwa to chwilę, dosłownie, bardzo krótko. Bardzo mało tych zasobów jest. Mapa jest niezbalansowana, więc wracamy do minusów. No i to może nas, te trudności mogą przerosnąć nasz klan już na starcie, gdzieś tam na samym początku gry. Przykro mi, kurczę, że tytuł, na który tak czekałem, wypada tak kiepsko. I przykro mi, że muszę wypowiadać się o jakiejś grze w taki sposób. Szkoda. Niestety takich gier pojawia się coraz więcej. Ja staram się sięgać po tytuły, które warto polecić, w które możecie chcieć zagrać, ale coraz częściej widzę, że jeśli dostaję grę niezbyt dobrą, niegotową lub po prostu słabą, taką jest Norfgaard, to trzeba o tym jasno mówić, bo może ktoś jej się przygląda, nie widzi jej na moim kanale czy na innych kanałach i stwierdza, no spróbuję, no bo co mam zrobić. Znaczy, są recenzje Norfgaarda, ja nie mówię, że nie. One są z reguły właśnie takie, no mieszane, powiedziałbym. Niby biorąc tą grę, wiemy, na co się decydujemy, ale z drugiej strony, no ona nie spełnia oczekiwań i tak wiele elementów zabija. Aha, nie powiedziałem jeszcze o jednym, o wojownikach. Uwaga, bo wojowników jest w grze, są dwa rodzaje. Jest no wojownik z toporem i warchief, czyli no powiedzmy wódz. I koniec. Nie ma łucznika, nie ma nikogo, kto rzuca toporem, walczy wręcz, nie wiem, z mieczem i tarczą. Tarcze u wikingów nie występują? Ja nie wiem. To nie moja wina, że ta gra jest taka, jaka jest. Ale wypadałoby zapytać twórców o to, dokąd zmierzają. Quo vadis? No bo ja nie ogarniam. Naprawdę nie ogarniam. No, zabili mnie i zniszczyli kompletnie tą żeglugą, bo ja bym to postawił jako jeden z podstawowych elementów.
to, że ja się osiedliłem gdzieś, mam gotowe pewne zaplecze, to znaczy, że ja chcę tymi łodziami, którymi przypłynąłem, których w ogóle nie ma, lub którzy, no, nie wiem, z których mnie zsadzili, to buduję nowe i wypływam nimi. I szukam okazji, żeby zaczepić mojego wroga z innej strony. Żeby sprawdzić, czy nie jest słabszy od strony morskiej, bo ja jestem żeglarzem. Jestem wikingiem. Kurczę. Robi się tu z nich takich rolników, którzy dbają o swoją ziemię, jeśli mają kawałek ziemi, na którym mogą tą rolę uprawiać. I to spłycenie wikingów po prostu nie pozwala mi spokojnie przejść obok tego tytułu i nie recenzować go, dając wam szansę podjąć decyzję samemu, że tak powiem. Znaczy i tak ją podejmiecie sami, wiadomo, ale no, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, słuchajcie, to nie jest dobry tytuł. Tu zamiast wikingów można by tak na dobrą sprawę ustawić dowolny lud, jakikolwiek, a odebranie wikingom statków i w ogóle upłycenie ich do takiej roli, jakiej w tej grze występują, to tak jakby, nie wiem, muszkieterom zabrać muszkiety i nie wiem, co mają robić, albo, nie wiem, zrobić bitwę pod Grunwaldem, w której nie ma Polaków, albo Niemców, czy tam Prusów, no jakkolwiek, znaczy Krzyżaków, tak, no nie Niemców, dobra, wracam, do Krzyżaków. No nie może tak być, że ich tam nie ma. Jakby, no nie można latać bez samolotu, nie można pływać bez statku, a wiking bez statku, no to sorry, no. Rogi musi mieć, ale statku chyba nie musi. Ja nie wiem, poddaję się naprawdę. Nie polecam. Nie polecam kupować tego tytułu, chyba że jesteście naprawdę bardzo mocno zdeterminowani i zdecydowani, tak jak ja byłem przed pojawieniem się tej gry we wczesnym dostępie. Z tym was zostawiam. Zrobicie co uważacie. Wasza decyzja i wasze pieniądze. Chyba około 75 zł w tej chwili trzeba by było za tą grę zapłacić, żeby się w niej pobawić. Czy dużo, czy nie. Pozostawiam waszej ocenie. Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy się przy tytule, który będę mógł wam polecić. Albo wrócimy do jakiegoś tytułu, który już grałem, bo pomysłów jest kilka. Dobra. Nie zajmuję czasu. Miłego dnia życzę wam. I cóż, do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się.